Dzień dobry, Jan Piński i witam na moim kanale. I moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wroński, emerytowany oficer wywiadu, a rozmawiać będziemy o tym, co wczoraj ujawnił Onet, że na przełomie marca i kwietnia trzech żołnierzy oddało strzał, zostali zatrzymani, dwóch z nich usłyszało zarzuty narażenia życia i zdrowia. Koledzy, relacjonując dla Onet.pl sprawę, pokazywali, że twierdzili, dowodzili, że potraktowano ich jak bandytów. Cała sprawa wybuchła na niemalże liczone godziny Ciszę wyborczą. przed ciszą wyborczą, która będzie miała miejsce jutro od godziny 24. Nie ulega wątpliwości, że ludźmi, którzy nagłaśniali, nagle Onet przestał być Der Onetem, kiedy go tak nazywają, jak ujawniał afery pisowskie, afery z okradaniem Funduszu Sprawiedliwości, afery z okradaniem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, afery Daniela Obajtka. A tutaj nagle okazuje się, że Orlen już przestał być niemieckim medium. No i panie pułkowniku, jak by pan okiem zawodowca ocenił? Bo to ciekawa jest rzecz, że do zatrzymania doszło na przełomie marca i kwietnia, a sprawa wycieka 2,5 miesiąca później w kluczowym momencie. No przyznam, że chyba obaj nie wierzymy w to, że to jest przypadek. Panie redaktorze, to oczywiście, że nie jest przypadek. Ja szaleję od rana na Twitterze i troszeczkę wybusiłem nasze spotkanie wcześniej, bo to jest bardzo ważne. Ponieważ, proszę państwa, tak się składa, że pewien facet podpalił parlament, żeby uzyskać władzę absolutną. I wydaje mi się, że ten parlament się pali, a strona druga euforyczna jest zadowolona, że wygrała wybory 15 października, co mnie śmieszy. Co mnie śmieszy? Tamci wtedy też euforyści byli szczęśliwi, że opanowali tego, co podpalił parlament. Potem tego żałowali. Dobrze. To jest prowokacja. To widać wyraźnie. I nie tylko dlatego, że pan to powiedział, bo ta prowokacja mu składała się z kilku elementów. Jak każda prowokacja, proszę państwa, i każdego rodzaju tego typu działanie, ja zresztą chciałem pogratulować chłopcom i dziewczynkom z Jasieniewa, że za to, że lepiej bym tego nie zrobił. Mamy przygotowanie. Z Jasieniewa, czyli siedziby wywiadu rosyjskiego. To może być i grubo, wszystko jedno, ale tak właśnie mówię, Jasieniewa przed. Możecie potraktować mnie jak wariata, miłośnika teorii spiskowej, ale proszę państwa, dobrze, potraktujcie mnie. Strona rządowa i ci, co słuchają z KO i z Silnych Razem, uważają mnie za śmiecia. A bardzo dobrze. Niech mnie uważają za śmiecia, ale niech pomyślą o tych kilkunastu milionach ludzi, którzy im uwierzyli. Bo w tej chwili to zaczyna być już wręcz paranoiczne, to co się dzieje. Zacznę od pewnego neologizmu, który wczoraj stworzyłem. Nazywa się Republate. Republate składa się ze dwóch słów: republika i hejt. Republate to sposób przedstawiania informacji w całkowicie dezinformujących i sposób przedstawiania informacji po to tylko, aby obrzydzić określoną stronę. Przygotowanie. To jest pierwsza rzecz. To przygotowanie jest rozłożone w czasie, bo trzeba to przewidywać. Ktoś to nieźle wymyśli. Ja cofnę się troszeczkę do budowy płotu. Ponieważ ten płot zbudowano, cała ta sprawa z emigrantami zaczęła narastać, ale jeszcze niezbyt groźnie. Zbudowano ten płot. Nikt się nie zastanowił, jak go zbudowano. Dlaczego na przykład nie ma tam zwykłej metalowej siatki o drobnych oczkach, która tylko są te takie przerwy między tymi palami. Siatka jest tania, wystarczy przybić jej z polskiej strony i nie przelecią żadne dzidy z nożami, które uszkodziły żołnierza. Notabene ten żołnierz miał wczoraj, z tego co wiem, ze szpitala bezpośrednio resekcję jednego z płuc i jego stan jest rzeczywiście ciężki. Ponieważ tamta strona potrzebuje trupa. To jest okrutne, co powiem, bo to wszystko jest okrutne. Zacznijmy od tego. To przygotowanie było dobrze przygotowane, dobrze było również Znaczy ta zrobione. prowokacja. Proszę? Ta prowokacja była, bo bym powiedział, że to przygotowanie. Rozumiem, że to prowokacja Ale była to jest przygotowana. element tej prowokacji. To jest cały czas element tej prowokacji.
Więc mamy tak, budujemy ten płot, tak działamy, bo ta prowokacja do czegoś prowadzi i o czym świadczy. Tak budujemy ten płot, żeby były dziury. Żeby były dziury. To jest pierwsza rzecz. Tworzymy pewną presję na granicę, ale jeszcze nie groźną. Nie taką groźną, jak się zaczęła teraz. To jest bardzo ważne. W tym przygotowaniu jest również element pewnego rozpracowania psychologicznego przeciwnika, czyli na przykład przewidywanie, że niektórzy będą kręcić głupie, idiotyczne filmy, że pojawi się jakiś poseł robiący sobie sprint ze Strażą Graniczną, że pojawi się jakaś nawiedzona senator, która będzie chciała przejść przez żołnierzy i zaczniemy mówić różne dziwne rzeczy. Oczywiście prawa człowieka i obywatela i tak. To się teraz dopiero przypomni. Zostawimy to. Jest cicho, zupełnie. W pewnym momencie narasta presja. Proszę zobaczyć, kiedy to się zaczęło. Mniej więcej w marcu zaczęła narastać presja na ten płot i presja tych emigrantów, aż doszło do tych ekstremalnych sytuacji, jak zranienie tego żołnierza, jak ataki i w końcu te strzały. I w końcu te strzały. Prędzej czy później musiał paść strzał. To było więcej niż pewne. Czy minister Kosiniak-Kamysz o tym mógł wiedzieć? Nie. Nie mógł wiedzieć. Z prostej przyczyny. Dlatego, że on prawdopodobnie dostał jakąś informację, że użyto nieprawdopodobnie, że użyto nieprawomocnie broni, bez opisu, co to było za użycie. W dodatku, proszę Państwa, opublikowane zostało 15 kwietnia 2024, tak według tego, co widzę, że 17 kwietnia 2024 roku zarządzeniem prokuratora regionalnego w Lublinie powołany został zespół śledczy, którego celem będzie zebranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmowanych wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę białoruską. Proszę bardzo. W ramach poprawności politycznej. Co jeszcze? Mówiłem Państwu, że ruin się nie maluje. Ruiny się niszczy i buduje się co innego. Jeśli chodzi o żandarmerię wojskową, i jeśli chodzi o prokuraturę wojskową, zarówno Macierewicz, jak i Błaszczak zadbali dobrze, żeby to byli ich ludzie. Odpowiednio przygotowani, odpowiednio wyszkoleni. Nasi politycy niestety, ponieważ tak się składa, że w Jasieniewie takimi sprawami zajmują się fachowcy, a polityków się po prostu olewa zupełnie. I w dobrych wywiadach i kontrwywiadach tak jest. A nasi politycy kochają, jak przyjdzie pan prokurator, myślą, że jak ktoś im będzie się kochał, mówi, wie pan, tacy byli, tacy przednicy, straszna jestem, dobry, wspaniały. Wie pan, ja co prawda jestem pułkownikiem, ale pan, panie ministrze, pan jest większy niż pułkownik, generał, degenerał, feldmarszałek, wszystko jedno co. Tak to wygląda, proszę państwa. Ja to nazywałem zawsze tańcem. Wziąłem to z opowiadania zresztą Gombrowicza, taniec mecenasa Krajeńskiego, chyba coś takiego wyglądało. Tego typu historie. To się właśnie dzieje. To jest to przygotowanie do pewnego momentu. Teraz weźmy media. W Republejcie, proszę Państwa, od mniej więcej 2 tygodni cały czas trwa historia, trwa. Tusk puszcza emigrantów. To już być nawet pornograficzne, bo to, co słyszę w Republejcie, to w kółko, jak ci emigranci gwałcą, robią różne rzeczy, od kóz do kobiet i tak dalej, zaczyna to być już po prostu śmieszne. To spuszcza emigrantów. Wczoraj, zanim się to pojawiło, była taka ciekawa informacja, to jest też element przygotowania. Informacja, którą zresztą podał jakiś pan, który się nazywa Kazimierz Smoliński. Jak podaje Republika TV, rząd Tuska przyjął 3,5 tysiąca migrantów relokowanych z Niemiec. Służby nie chcą zdradzić, gdzie się znajdą. To jest fake z prostej przyczyny, ponieważ tak się składa, że od lat 90. uczestniczyłem przez wiele lat w różnych rozmowach na temat readmisji. Jest traktat z Niemcami o readmisji, to jest readmisja. Readmisja polega na tym, że każdy przejęty uchodźca, nielegalny, przejęty, Z który Polski wraca do, no ja wiem. będzie zwracany nam, my to samo możemy Niemcom, a w opinii publicznej wszyscy uważają, że jedynym szlakiem przebytu cudzoziemców i przejścia cudzoziemców jest ten cholerny płot z Białorusią. To jest nieprawda. Jednocześnie i ten hejt pokazał, że rzeczywiście może być około 3,5 tysiąca migrantów, które przeszło innymi drogami przez Bieszczady, Słowację, Czechy, których Niemcy rzeczywiście zamknęli prosto za granicą. Oni się przyznali, że to z Polski jest readmisja od razu. W ciągu 48 godzin można to zrobić od razu. To proszę przeczytać traktat o porozumieniu o readmisji z Niemcami. Tego już Republika nie wyjaśni.
Tego już Republika nie wyjaśnia. Za rządów PiS-u takich wypadków bywały miesiące, że było o wiele więcej, ponieważ jeszcze do tego dochodziła ta granica białoruska. Tutaj sprowadzono również na granicę białoruską, sprowadzili specjalnych ludzi. Wszystko się zaczęło dziać i sprawa została przygotowana. Teraz, po przygotowaniu, już, musi nastąpić timing. Timing jest idealny, o jednym pan powiedział. Ponieważ jest przygotowanie w postaci całej tej propagandy, istnieje cała ta presja, zaczęła się dyskusja, czy żołnierze mogą strzelać, czy nie strzelać. Ci, którzy rozpoczęli tę dyskusję, dobrze wiedzieli, że taka jest sprawa. Zaczęli to strzelać, znaczy mogą strzelać, czy nie strzelać. Za 1,5 dnia praktycznie jest już cisza wyborcza, a to wszystko uderza w bezpieczeństwo Polaków, a więc uderza bezpośrednio wpływa również i na głosowanie. Poza tym będzie można o tym pisać również w czasie ciszy wyborczej, ponieważ to nie dotyczy, tu nie ma słowa głosuj na mnie, głosuj na tamtego. Tak to się robi, proszę Państwa. Timing jest ciekawy. Sposób ujawnienia jest bardzo prosty. Nie ujawnię tego przez którąś ze swoich gazet w tym momencie, bo byłbym głupi, bo to byłoby niewiarygodne, więc muszę stworzyć pozór niewiarygodności. A więc biorę, nawet nieświadomy niczego, taką prasę, której nienawidzę, bo tak się mówi, którą nazywam Der Onet na przykład. A dziennikarze, jak dziennikarze dostają taką informację, to natychmiast piszą, bo od tego są. Ja też, jakbym dostał taką informację, bym napisał. I Der Onet o tym, i Onet zaczyna o tym pisać na tej zasadzie. Następuje pewien i zaczyna się teraz reakcja. Reakcja jest bardzo ciekawa, ponieważ reakcja jest wyraźnie widać, że przygotowana. To, co się dzieje w Republejcie od rana, to jest paranoja. Wystudiowane gesty, wystudiowane miny. Nagle tutaj przerywamy program, wydania specjalne i tak dalej. Po drugiej stronie co mam? Pieprzenie o Obajtku. Przykro mi, w kółko pieprzenie o Obajtku. Przypominanie, że biurokrata, który się nazywa poseł Szczerba, żeby powiedzieć, ja zrobiłem wszystko, wydaje nakaz doprowadzenia, skąd go doprowadzą? Dobra, pojadą na Węgry i go wyprowadzą, prawda? Zamkną, porwą, wyprowadzą. Tak to jest, tak to mniej więcej wygląda. Kaczyńskiego ukarali 3000 złotych w kółko i tak samo, to nic nie znaczy. Żadnej reakcji. Kosiniak-Kamysz opóźnia po raz kolejny swoją konferencję prasową. Reakcji nie ma żadnej. Reakcja jest oczywiście biurokratyczna. Sprawdzamy, badamy i tak dalej. Ci tego nie potrzebują. Walą prosto z mostu, bo ludzie zwykli, normalni rozumieją to, co jest prosto z mostu powiedziane, a nie te wszystkie głupoty. No, teraz po prostu Kosiniak-Kamysz właśnie mówi strzał ostrzegawczy i zatrzymani polscy żołnierze na granicy. Jeszcze jedna rzecz, tu pan mi podrzucił. O, bo co się okazuje? Nagle wirtualna Polska, o której słyszeliśmy o suwartach i innych, publikuje artykuł, strzelali nawet przez płot. Biegły uznał zachowanie żołnierzy za niewłaściwe. Ujawniamy nowe informacje, a więc jest jakiś biegły. A więc chodzi o to, że oni chcą zmusić również rząd i Kosiniaka-Kamysza, który nie może być, że to było słuszne zatrzymanie, bo jak strzelali przez płot do emigrantów, którzy byli do tych Na uchodźców terenie Białorusi. na terenie Białorusi, no to rzeczywiście popełnili przestępstwo. I to się pojawia gdzie? Teraz to się pojawia w naszej gazecie, wzmacniający ten przekaz, ponieważ jednocześnie Republika od kilku dni opowiada w kółko o to, co mówił dzisiaj minister Siewiera, również o zasadach użycia broni i tak dalej. Ale ja przypominam, proszę Państwa, nie pamiętamy już o Nangar Kel, o tym, co się stało po Nangar Kel. Nie pamiętamy o wielu różnych rzeczach. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, żandarmeria wojskowa została stworzona przez Antoniego Macierewicza, tak prawdę mówiąc, i ciągnięta przez Błaszczaka po to tylko, żeby mieć bardzo przydatnych sobie ludzi, którzy po cichu będą mogli w tego typu prowokacjach uczestniczyć. To samo zresztą prokuratora wojskowa. W dodatku dowiaduje się, że prokurator generalny nie ma żadnego prawa nawet i nie musi być zawiadamiany o tego typu rzeczy.
Jeżeli, proszę Państwa, teraz wracając do tego artykułu Wirtualnej Polski, jeżeli, proszę Państwa, rzeczywiście byłyby strzały, które dosięgły Białorusi i ci już byli na Białorusi, proszę mi wierzyć, mielibyśmy natychmiast awanturę na skalę światową. Ale była cisza. Ale była cisza. Oczywiście Wirtualna Polska się dowiaduje. Tak to jest. To jest, proszę Państwa, Nie, prowokacja. oni rozgrywają to pięknie. Oni To jest tak, że rozgrywają. rozgrywają to mediami. Ja to teraz mówię jako od strony, na której ja się znam, że przecieki idą do mediów niekojarzonych z PiS-em. Oczywiście Wirtualna Polska ma swoje zasługi w wykonywaniu zleceń dla Ziobry. Natomiast no nie jest w odczuciu powszechnym kontrolowanym medium ziobrystów. Pojedźmy, przepraszam, dalej, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, którą napisał Janusz Szwertner. To jest redaktor naczelny Goniec.pl, dyrektor programowy grupy Iberion, bardziej znany i kojarzony jako dziennikarz Onetu do niedawna. I on napisał w ten sposób na X, czyli dawnym Twitterze. Moje źródła mówią, rząd podejrzewa, że za postawieniem zarzutów polskim żołnierzom stoi zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek. To człowiek Zbigniewa Ziobry, powołany pod koniec kadencji PiS. Odwołać mógłby go tylko prezydent Duda. I tutaj kolejny wpis. Co ciekawe, Tomasz Janeczek o 4 rano opublikował oświadczenie, że o całej sprawie dowiedział się z mediów. Które to oświadczenie o 7 rano zostało skasowane? Ale panie Januszu, panie Janku, akurat wiem, kto to jest Janusz Szwertner i on dobrze wie, co to znaczy zlecenia dziennikarskie na przykładzie tego, co się stało z PWPW z 2017 roku, bo sam mnie o tym informował kiedyś, teraz udaje, że mnie nie zna pal 6, ale ja ich też wszystkich nie znam. Sam mnie informował, że jest tam zlecenie dziennikarskie, bo tak to niestety wygląda. Tak to niestety wygląda. To się nazywa w teorii dezinformacji pudła rezonansowe. Tylko, że nie mamy własnego pudła rezonansowego. Teraz, kiedy sprawa już wyciekła, w tej chwili nasze media, czy kojarzone nawet poprzez plotki z nami, mogą już być zaangażowane i będą pisać. Tu Ale w nie, ogóle proszę. to jest, a tak naprawdę to już nie ma znaczenia, co one piszą. Ważne, że ten temat istnieje, ponieważ najsilniejsza narracja jest taka, rząd Tuska zamyka naszych dzielnych chłopców, którzy Ale bronią granicy. to jest wszystko przygotowane. Co więcej, wszystko zostało wcześniej, to jest właśnie sprawa reakcji, przygotowane dużo wcześniej, ponieważ Republika od razu robi wydanie specjalne, jest przygotowane. Druga strona, czyli TVN, zachowuje się w tym momencie reklamami i pierdołami o jakimś Obajtku czy jakichś innych bzdurach po prostu na tej zasadzie. A w tym momencie to jest bzdura, bo to jest właściwie podpalanie Reichstagu, proszę Państwa, na tej zasadzie. To się wszystko dzieje, proszę No to bardzo. wytłumaczmy naszym widzom, co to znaczy podpalanie Reichstagu. Chodzi o sytuację, w której Adolf Hitler po objęciu funkcji kanclerza, żeby przyznać sobie większe uprawnienia, doprowadził do próby, no przynajmniej takie są najpoważniejsze hipotezy, do próby podpalenia Reichstagu, za którą obwinił opozycję komunistów, notabene. Socjalistów i prawie wszystkich. Tak, i że on musi dostać po prostu pełnomocnictwa, możliwość rządzenia dekretami, dlatego że tak dalej być nie może. To jest. Przyznam mu. Tak, on dostał. To była po prostu taka próba nastraszenia. Zresztą to jest wykorzystywane wielokrotnie przez władze, żeby ludzi przestraszyć. I że ludzie przestraszeni zgodzą się, no patrz, przepraszam, przykład pandemii, że ludzie pod wpływem strachu godzili się na bezprawne zamykanie gospodarki, na wprowadzanie bezsensownych lockdownów, o próbach wprowadzania przymusowych szczepień, które nie były szczepieniami, bo były tylko i wyłącznie
Po prostu, no, Ale panie redaktorze, jak znam ludzi, którzy będą komentować, już nie mówmy na tym, bo się no. skoncentruję na jakichś cholernych Nie, szczepionkach. dobrze, odeszliśmy za daleko. Chodzi o to, że mamy do czynienia z prowokacją. Prowokację pan wymienia Jasiniewo. Mnie tu bardziej pasuje na głównego prowokatora Zbigniew Ziobro, Ale którego. zaraz, spokojnie. Nieważne jest to, nieważne, kto to jest polski wykonawcą na tej zasadzie. Kto jest polskim wykonawcą? Zresztą notabene Zbigniew Zdrowie z Ziobro też tak dla ozdrowiał i zaczął być aktywny na Twitterze. Także jakaś ta choroba jest dziwna. Ma napady, oczywiście, remisje, reemisje. Ale dalej wróćmy, przygotowane. Czerwony pasek. Telewizja Republika udostępnia swoje biuro prawne do obrony aresztowanych żołnierzy. Redaktor. Czołowy Oni nie Republika. są aresztowani, oni są, mają zarzuty. Republater, czołowy Republater z miną wyrażającą troskę o ojczyznę, współczucie i dla wszystkich. Straszna tragedia, opowiada od razu, to dotyczy wszystkich żołnierzy. Jak się czujecie szykanowani, natychmiast przyjdźcie do nas. Przyjdźcie do nas, powiedzcie mi, natychmiast powiedzcie nam, my to pro bono was obronimy, mamy najlepszych prawników na świecie. No niech będzie. Następny pasek, proszę państwa, to już jest hasło jak z Komitetu Centralnego. Bodnarowcy Tuska prześladują obrońców polskich granic. Proszę państwa, obrońcy polskich granic, ja pamiętam festiwale w Kołobrzegu, nie, tu młodsi ludzie nie pamiętają, tam było pełno obrońców polskich granic. Na tej zasadzie to jest ta narracja, ona została wcześniej przygotowana. Dobrze pan wie, że tak szybko, i to jest błąd, za szybko to zrobili, nie zareaguje żadna stacja. Pan redaktor, następny Republater, nawet nie będę wymieniał nazwiska, nie spałem całą noc i pokazuje te różne rzeczy. Totalna bzdura. W dodatku zaprosili w skład pewnego posła znaczy KO, to jest poseł trzeciej drogi, który naprawdę jest odwrotnie inteligentny, chyba ma minusowy iloraz inteligencji i niezbyt rozumie, o czym oni wszyscy mówią. Robią to specjalnie. Robią to specjalnie. Na tle ludzi dość inteligentnych po prostu. Na tle ludzi. To jest pięknie przygotowana, rozegrana prowokacja, w której niestety władza nie potrafi się poradzić. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz może robić groźne miny, patrzeć na to z tej swoją brodą i tak dalej, ale to jest śmieszne. To jest śmieszne po prostu. Póki nie rozwali tego wszystkiego, póki rzeczywiście nie stworzy się czegoś nowego, nie walnie się pięścią w stół, wy już nie macie czasu, panowie z KO. Wy już naprawdę nie macie czasu. I powiedziałem, mnie możecie traktować jak śmiecia. Par 6, ja mogę być dla was śmieciem, ale tyle milionów ludzi wam uwierzyło, więc pomyślcie o tych ludziach, bo oni jak wrócą, to naprawdę walną pięścią w stół tak ostro, wy pewnie zdacie radę uciec do jakiegoś Londynu. Reszta nie da. To jest niestety tak to wygląda. To nie wszystko, proszę państwa, to nie wszystko, bo ja zaraz dojdę. Dlaczego, co w tej prowokacji jest jeszcze? Dlaczego dla mnie? Otóż, proszę państwa, inaczej teraz patrzę na pana, z tak zwanego sędziego Szmyta. Zupełnie inaczej na to patrzę. Osobiście uważam, że jest to także element jednoznacznej prowokacji. Dlaczego właśnie Białoruś, a nie bezpośrednio Moskwa i tak dalej? Bo jest tło, bo są wychowawcy, bo wszystko jest przygotowane do tej akcji. I uważam, że tej prowokacji nawet geniusz z Jasieniewa nie byłby w stanie zrobić bez współudziału partii, która się nazywa PiS. To jest bardzo proste, trzeba mieć tutaj własne źródła, dobrze rozstawionych ludzi, żeby to zadziałało. Nie da się tego zrobić. Ktoś te pudła rezonansowe musi uruchomić. Ktoś musi wiedzieć. Oczywiście ja nie oskarżam kogokolwiek personalnie, bo nie mam na to dowodu. Ale w tym układzie tak zwana ucieczka sędziego Szmyta i wszystko to, co robi na Białorusi, przypuszczam, że jest również uzgodnione z tymi, którzy są częściowo wykonawcami i częściowo organizatorami tej całej prowokacji. Bo to nie tak, że ja sobie siedzę za biurkiem w Jasieniewie, jak ktoś myśli, robię wszystko zgodnie z procedurami, jak Bodnar i tak dalej, i wszystko mi wyjdzie. Nieprawda. To nie jest tak. Tak się nie dzieje. Ja muszę mieć tutaj również i nie tylko wykonawców, ale projektantów, którzy będą reagować na zmienne środowiskowe, bo to jest bardzo ważne. To jest podstawowa zasada działania. Ja mogę państwu opowiedzieć pewną rzecz. To jedna z ostatnich sytuacji, w których uczestniczyłem jeszcze w służbach dotyczących wyborów na Białorusi. Znaczy, może nawet nie będę tego zbytnio ujawniał. Ale był pewien moment, to były chyba w 2007 roku te wybory, albo to rok później, nie pamiętam, w którym bardzo proste zagranie.
Bardzo prosta reakcja spowodowała taką reakcję, jaką chcieliśmy. I Łukaszenko zaczął fałszować te wybory. Bo to o to chodziło. Bo to o to chodziło. Proszę Państwa, to naprawdę jest gabinet luster, na którym się powinni znać fachowcy. Niestety, u nas fachowcy zostali albo zdezubekizowani, albo uznawani są za idiotów, a za fachowców uważa się każdy, kto ma jakąś cholerną legitymację z immunitetem poselską, jakiś obtatuowany nauczyciel czy jakiś inny. Mówię ostro, bo mówię ostro, ponieważ posłowie się wtrącają. Powiem Państwu jeszcze jedno. Miałem sytuację, kiedy pewien generał od nas przyjechał na rozmowę w sprawie konkretnej sprawy, którą ja prowadziłem z Brytyjczykami. To była konkretna sprawa. Generał, szef w ogóle, który jak wiadomo jest wszechwiedzący. Siedzieliśmy u Anglików w kontrwywiadzie. Ja, szef kontrwywiadu brytyjskiego, mój odpowiednik przede wszystkim operacyjny, który ze mną robił tę sprawę, szef kontrwywiadu, czyli jego szef brytyjskiego i mój szef. Czyli też szef, po prostu nie chodzi o generała Hunię, czyli też szef całej instytucji. I w pewnym momencie po takim zwykłym czat o jakichś duperelach, bo to zawsze jest, szef kontrwywiadu brytyjskiego mówi: no to panie generale, my zostawimy panów samych, to są fachowcy, oni sobie poradzą. Ja myślałem, że ten mój generał mnie zamorduje, jak to go potraktowano, on nie jest fachowcem. Nie, nie jest, nie był. Był zwykłym po prostu facetem, który dzięki układom politycznym doszedł do generała. Proste. Dopóki u nas tak nie będzie, panie Kosiniak-Kamysz, No tak, ale to. to jest właśnie odróżnianie ludzi, którzy są oficerami politycznymi od fachowców. To jest Ale to jest to, co właśnie. się jest, to jest to, co nas zgubiło w 1939 roku, że Piłsudski zaczął na stanowiska merytoryczne dawać ludzi, których lubił, którzy nie mieli wiele wspólnego. No, Rydz był malarzem, Edward Rydz-Śmigły, marszałek, który go zastąpił, był malarzem. Kolejni tam kolesie byli na czołowych stanowiskach, byli ludźmi, którzy nie mieli wiele wspólnego z wojskiem, natomiast oni lubił ich towarzystwo Piłsudski, ponieważ nie peszyli swoją kompetencją jego dyletanctwa. I ja mam wrażenie, że to samo jest u nas. Ale to teraz się dzieje, dlatego że powiedziałem panu, u nas trzeba mieć, wiecie, u nas jest taka sytuacja, że każdy, kto dostanie legitymację poselską albo stanowisko ministra, natychmiast wie wszystko o służbach specjalnych, werbowaniu, Ale o sądowie. Wąsik z Kamińskim, pewnie pan miał okazję, nie wiem, ja miałem okazję rozmawiać z Kamińskim, Wąsikiem i Bejdą raz przez jakieś 1,5 godziny, jak proponowali mi zatrudnienie w tworzącym się CBA i oceniłem wówczas ich kompetencje. Co prawda byłem dużo wyższego zdania o ich kompetencjach, kwalifikacjach moralnych jeszcze wtedy, chociaż drobny research, który zrobiłem, wykazywał, że panowie mają spore problemy. Ale przede wszystkim to, co się tam działo później, że ci ludzie ręcznie zarządzali służbami specjalnymi, nie mając bladego przygotowania merytorycznego, emocjonalnego, moralnego. To Nie, znaczy. oni mieli przygotowanie polityczne. Wie pan, jak ja ich poznałem, poznałem na przykład Kamińskiego w Gliwicu pierwszym, w 91 roku, tam jeszcze mnie Marczuk prosił, żeby szkolenia takie im robił, to powiem panu, że ja zrozumiałem, co czuła moja matka, kiedy w roku 45 i 6 młodzi komuniści rozkułaczali wieś po prostu, bo to mniej więcej tego typu było. To tylko nie szukali kułaków, tylko szukali wszędzie agentów, esbeków i tak dalej. To jest bez sensu w ogóle, ale to już jest najmniej ważne. Oni są najmniej ważni, tak prawdę mówiąc, w tej sytuacji. To jest rozgrywka polityczna, której oni są cieńcy. Po prostu są cieńcy. Niestety druga strona pozbywa się również wielu fachowców i pozbywa się cały czas i opiera się na teoretykach, którzy w życiu nie rozmawiali z agentem i nie poszli nikogo werbować. Po prostu. I ci teoretycy mają być mądrzy. Mają, ja jestem tego, bo ja kocham wojsko. Rzeczywiście, no obejrzałem Czterech Pancernych i Psa i parę filmów od Idei, na przykład Spielberga, i uważam, że ja wiem, co to jest wojsko, wiem, na czym to wszystko polega. Proszę sobie wyobrazić sierżanta, który mówi generałom, że panowie, tutaj proszę mnie tutaj zostawić, bo ja muszę ustawić tak, żeby leciały tu hydrauliczne i odpływ ścieków.
bo to jest z tajnego obiektu. Ja to słyszałem na własne uszy, jak się tworzy tajne obiekty. Ale sierżanci w Stanach Zjednoczonych są bardziej kompetentni i ludzie, którzy są ich przełożonymi, wiedzą o tym, że na obszarze, w którym pan sierżant jest kompetentny, to major pułkownik mu nie podskoczy i oni dają im bardzo dużą samodzielność, To wręcz. tak musi być, bo jeżeli Dlatego się... armia amerykańska bije, jeżeli będziemy grali drużynę na drużynę, armie rosyjskie, wręcz powiem inaczej, sowieckie, bo tam nie ma samodzielności. Jednym z powodów, rozmawiałem z jednym właśnie z ludzi, którzy szkolili Ukraińców właśnie z wojsk amerykańskich i oni mówili, że to jest to, czego oni ich nauczyli. Przy czym taka ciekawostka, dodał, że ich błąd polegał na tym, że oni uważali, że walki się odbędą w miastach i oni głównie przygotowywali do walk w miastach, a walki się toczą jak za pierwszej wojny światowej na dosyć stabilnej linii frontu. Ale to właśnie była ta odpowiedzialność sierżantów, która jakoś działa tam, gdzie byli, są przeszkoleni ludzie. Chociaż w wojsku rosyjskim wygląda to w ten sposób, że jak facet dostał rozkaz, to on go nie zmieni, chociaż się wszystko dookoła pozmieniało, to on będzie tkwił na tym rozkazie. I co ciekawe, to taka uwaga, myśmy jakiś czas temu, myśmy, moi koledzy i ja, dziennikarze, zwróciliśmy uwagę, że PiS działa jak armia rosyjska. Kiedy sowiecka, takiego typu sowieckiego, że kiedy na przykład, taki przykład, kiedy pan poseł Pięta wybucha romans z tą bohaterką, zresztą polecę książkę pani Izabeli Pek, to jest rok 2018 bodajże. To nikt nie komentuje spisu, bo prezes jest w szpitalu i nie wiadomo, czy prezes powie, że on jest winny, czy niewinny. W związku z tym nikt nie ma własnego zdania, wszyscy się zapadają pod ziemię, nikt niczego nie mówi. No tak, ale I to jest właśnie. tak to zdaje się teraz funkcjonuje. Natomiast ja tutaj widzę to, o czym pan powiedział, że strona demokratyczna została zaatakowana przez profesjonalistów, no i jest teraz masakrowana medialnie. Ale proszę pana, ja teraz czytam od kogoś, bo widzę, co się dzieje na Twitterze. Ograli KO jak dzieci. Niestety wojsko, żołnierze to nośny temat. Jedyne, co ciekawi, to Kosiniak wiedział, że gra z PiS lub liczył, że nie wyjdzie, czy nie miał pojęcia. Proszę Państwa, wiecie, co będzie z tego wszystkiego najgorsze? Że zaraz będzie narracja po stronie KO i po stronie Kosiniaka, Kamysza i Bodnara. No tak, ale oni strzelili na tą Białoruś, nie mogli tak użyć broni, bo my tutaj zachowujemy prawa człowieka i obywatela. Wystąpi jakaś posłanka z lewicy, powie, bo to biedni ludzie, bo im dzieci umierają. Proszę bardzo, Agnieszka Holland nakręciła nam film, prawie dokumentalny. I to będzie najgorsze, bo to będzie. Panie premierze Donaldzie Tusk. Powiem panu wprost, może pan naprawdę uważać mnie za swojego wroga, śmiecia, cokolwiek, ale proszę uwierzyć, tyle milionów ludzi na pana głosowało. Pan walnie pięścią w stół. Pan im pokaże, że pan po prostu jest premierem. Co więcej, nie wzięliście pod uwagę, że te 8 lat rządów PO i 7 lat rządów Donalda Tuska poprzednio PiS dobrze przeanalizował i wiedział, jak to było. Wiedział, jak pan premier ucieka od służb, jak się boi tych tematów i uderzył w to, co powinien. Jak PiS przegląd, to dokładnie Rosjanie to przeanalizowali. Proszę mi wierzyć, bo to naprawdę nie jest wymyślone na poziomie polskim. Jeszcze jest jedna rzecz w tej prowokacji. Prawdopodobnie to samo. O, teraz mam. Szef MON odpowiada posłowi o zdobie KP PiS. A co mnie obchodzi, co poseł ozdoba? Kto to jest, na miłość boską? Zupełnie nie rozumiem. Szef pan powinien stanąć, powiedzieć, powinien już być podjęte decyzje, ten prokurator zawieszony, tamten zawieszony, ten szef żandarmerii zawieszony, ale nie mianował szefa żandarmerii, który mu pewnie powiedział, jaki pan ma, nie, my będziemy pana pilnować, będzie pan miał łagodnie lepszy fotel, lepszą limuzynę, bo to tak wyglądało. Wyremontujemy panu gabineci i mamy to samo cały czas. Tak się ich załatwia, proszę Państwa. Przeżyłem wszystkie rzeczy i widziałem wszystkie zmiany w służbach. I to jest paranoja. Być może ja jestem zbyt nerwowy na to wszystko już, bo jestem za stary na to, ale jeżeli nie walniecie pięścią w stół i nie przyspieszycie, jak ja bym rządził, to po tej sprawie już by nie było połowy szefostwa żandarmerii i połowy prokuratorów wojskowych. Pal sześć. Nie interesowało mnie to. Już bym ich wszystkich wywalił, dosłownie wywalił, nawet bym ich nie wpuścił. I PiS to zrobi.
I PiS to zrobi. A TVN 24 będzie ze smutną miną opowiadać pierdoły znowu o jakimś Obajtku czy o jakimś innym tym, kiedy tu w tej chwili naprawdę to się pali. Bo to się pali. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. To wszystko widzą dokładnie moi koledzy CIA, z innych służb i myślą tak samo jak ja. I jestem tego pewien, bo oni bardzo dobrze znają te rzeczy i u nich jest takie, jak powiedział pan redaktor. U nich się fachowcy liczą w tych sprawach, a nie jakiś polityk, który przychodzi i udaje mądrego. Tak, ale to jest, ja powiem panu tak, Jarosław Kaczyński się dziwi, dlaczego nie udało mu się wprowadzić dyktatury. No ja odpowiedź dla mnie to jest jasna i prosta, no Wąsik z Kamińskim. Możemy się z tego śmiać i cieszyć, ale to jest prawda, że gdyby się tym zajmowali fachowcy, on miał tam paru kolesi, ale którzy nie chcieli wychodzić z tym na pierwszy szereg, a Wąsik z Kamińskim to byli po prostu dyletanci kierujący się przede wszystkim emocjami i prywatnymi sprawami. Już nie wspomnę oczywiście o chorobie alkoholowej Kamińskiego, która no, powinna go dyskwalifikować, bo liczba jego niedyspozycji po prostu, która funkcjonowała. Ja pamiętam, że niektórzy tłumaczyli mi, że nie możemy obciążać za ataki służb na nas Kamińskiego, ponieważ on jest przez większość czasu nieprzytomny, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za to, co tam służby wyrabiają. No, to taka dygresja. Ostatnie pytanie. Czyli co powinien w tej chwili pana zdaniem w paru zdaniach zrobić Tusk na koniec, żeby ratować, gasić ten pożar? Ale ja nie mam prawa jako śmieć wróg publiczny, który Ależ proszę, pan, ale jako... W 15-16 roku radzić czegoś Donaldowi Tuskowi. On prawie dobrze, nawet to pan poradzi. Istnieje, ale dobrze poradzę. Przede wszystkim pan premier powinien bardzo ostro sam wystąpić. Powinien sam doprowadzić do dymisji. Naprawdę. I to nie tak, jak chce tego Republika, bo Bodnara i tak dalej. Ale właśnie na niższych szczeblach. Generalnie tych, które pozostały po PiSie. Powinien natychmiast tych żołnierzy osobiście przeprosić i zwolnić. To nie jest wstyd. To są zwykli, normalni ludzie. Zwolnić raczej, bo tu nie trzeba... Znaczy zwolnić w sensie jako... Znaczy uchylić, że musiał uchylić zarzuty. No uchylić zarzuty, uchylić to wszystko, to ja to mówię wyraźnie. I powinien po prostu powiedzieć i powinien przede wszystkim swoim koalicjantom powiedzieć, że nie myślcie, że wy wygracie z PiS-em, bo połowę was PiS załatwi tak samo jak Adolf załatwił tych, którzy go popierali w 1933 roku, von Papena i całą resztę. Po prostu jest historykiem, wie o co chodzi. Powinien pokazać po prostu, że rządzi, a nie to, że się opiera na tych. Ja rozumiem, że wszystko musi być zgodnie z prawem, a więc można wykorzystać prawo do tego, aby to prawo zadziałało. I powiem jeszcze raz. Pan Donald Tusk powinien mieć koło siebie nie ludzi, którzy pięknie mówią, których zna, których lubi i którzy udają, że albo mało mówią, bo myślą, że jak ktoś jest w służbach, to mało mówi i wtedy dlatego jest taki inteligentny, bo dużo wie, on gówno myśli, nic nie wie, myśli jak przetrwać po prostu na tej zasadzie. Tylko znaleźć fachowców, którzy to rozgryzą błyskawicznie, tego typu prowokacje, zastanowić się, a tą resztę tych towarzyszy, tych wszystkich naukowców, tą całą resztę bandy po prostu pogonić. Przykro mi, chyba że chce przegrać. To przegra, to kelnerzy 2-0 właśnie się zaczęli. Proszę bardzo. I teraz zobaczycie, co będzie dalej. Co będzie dalej. Szef BBN. Znowu mamy do czynienia z karaniem żołnierzy zamiast wyciąganiem konsekwencji z niedoborów prawnych. Skandaliczna sytuacja. Szefie BBN. To pana szef, czyli Duda, akceptował Macierewicza i Nangarkę. Dlaczego nie zareagował? Dlaczego nie ułaskawił tych żołnierzy? Więc pan nie mówi o tym, krytykuje pan Macierewicza i pana partię, PiS i Błaszczaka w tym momencie. To trzeba błyskawicznie wykorzystać, trzeba ruszyć. Ale powiedziałem, ja jestem tylko nieważnym nikomu śmieciem i bardzo dobrze. I takim chcę być. I Szanowni tak... Państwo, prowokacja ludzi Ziobry w tle, jak uważa fachowiec, bo nawet krytycy nigdy panu pułkownikowi Wrońskiemu nie odmawiają fachowości. Uważa, że w tle tej prowokacji jak zwykle są Rosjanie, którzy... Znaczy nie tyle jak zwykle, tylko to ewidentnie wygląda, że PiS w całej tej awanturze od samego początku z uchodźcami współpracował z Rosjanami. Tak, ale to rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, że cała akcja, w której oni przywożą, a ci budują tutaj tą całą reakcję,
była na rękę jednym i drugim, a bokiem puszczali 250 tysięcy, 270 Oczywiście, i tysięcy. po to, żeby podać taki w Republicie, podać taką Że my fałszywkę. jesteśmy obrońcami przed falą, a bokiem puszczamy ćwierć miliona, nawet więcej ludzi, którzy nie powinni się znaleźć w strefie Schengen. Ja, szanowni państwo, polecam historię bez cenzury. Oczywiście wspomnianą książkę pani Izabeli Pek, jak chcecie się dowiedzieć, kto nami rządził, jak chcecie zobaczyć, kim naprawdę jest Andrzej Duda, jaki ma poziom moralno-intelektualny, to właśnie w tej książce on i jego koledzy są naprawdę dobrze przedstawieni. A ja przepraszam za emocjonalne podejście, ale naprawdę, mimo że ten kraj zrobił wszystko, abym go nienawidził, to mi na tym kraju zależy, bo myślę po polsku i już. Proste Szanowni jak. Państwo, a ja jeszcze historię bez cenzury. Rosyjski cud wódki o tym, że armia rosyjska powstała za pieniądze, no, armia moskiewska najpierw w XVI wieku za pieniądze z monopolu alkoholowego. Co ciekawe, dziś ta woda, tak jak przyczyniła się do powstania Imperium Rosyjskiego, tak dzisiaj przyczynia się do jego upadku. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.